Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym już 18 zestawieniu kuponów podesłanych przez was, czyli witam was w serii, którą tak naprawdę tworzycie wy. Ja otrzymuję te kupony i tylko je przeglądam, wybieram, kleję z nich odcinki. No a tak naprawdę twórcami tej serii jesteście wy, ci, którzy te kuponiki mi podsyłacie. Oczywiście od razu powiem, jeżeli ktoś ma jakiś fajny kuponik, którym chciałby się pochwalić, link do fanpage'a jest w opisie tego filmu na dole. Serdecznie tam zapraszam, możecie śmiało wysyłać kupony, na pewno pojawią się w odcinkach w tej serii. Oczywiście zapraszam też do subskrypcji kanału, coraz więcej subskrypcji przybywa, bardzo mnie to cieszy. Możecie kliknąć ten czerwony przycisk subskrybuj, koniecznie zostawcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienie o każdym nowym filmie. Tymczasem lecimy z kuponami. Pierwszy kuponik podsyła nam Szymon. Jest to dosyć pechowy kuponik. Jak zawsze zaczynamy od kuponów pechowych. Nie weszło jedno zdarzenie. Mimo tego, że fajnie połapane kursy na Lecha 2.07 i na Inter Baku u siebie 2.0. Jagiellonia po 1.20 wchodzi. Niestety zawala Olimpia. Lubliana, która przegrała z Wasą u siebie 1.0 po kursie 1.46. Stawki, jaką tu widzicie, czyli z 80 zł było do wygrania jakieś 510 zł, coś koło 510 zł, także fajny kuponik, fajne pieniądze, ale niestety koło nosa, fajnie połapane kursy, niestety zawalił drugi z najmniejszych kursów. No mam nadzieję, że może następny kupon, który nam podeślesz, będzie już całkowicie zielony i na pewno wykorzystamy do kolejnego odcinka właśnie taki twój kuponik, także trzymam za to naprawdę kciuki, walcz dalej z bukmacherem. Drugi kuponik jest również z tych pechowych, jednak tutaj serce zabolało naprawdę nieco bardziej. Maciek podsyła nam niesamowite Ako, złożone z 8 zdarzeń, z których wyszedł kurs ogólny 313, zagrane za 10 zł, do wygrania było 2480 zł. No i przyjrzyjmy się tutaj powolutku, na spokojnie temu kuponowi. Lech Poznań, Piast Gliwice. Obie drużyny strzelą, 1,78 do przodu. Lech Poznań, Piast Gliwice, czyli ten sam mecz, powyżej 12,5 rzutów rożnych. Kurs 3-0 na to zdarzenie. Rzutów rożnych w tym meczu było 14. Weszło. AS Roma, Juventus. Więcej bramek w drugiej połowie, kurs 1,98. No i tutaj niestety było po jednej bramce w obu połowach. Jeszcze Juventus chyba w 84 minucie miał niesamowitą patelnię wyłożoną. Niestety bramka z tego nie padła, to jeszcze by ratowała ten kuponik. Kolejny mecz to Vålerenga z Manchesterem United. Tutaj również więcej bramek w drugiej połowie, to zdarzenie weszło. Bottim score w meczu Arsenal Sevilla. Oczywiście wchodzi po kursie 1,50. Wigry Suwałki przegrały z GKS-em Tychy po kursie 2,32. Pięknie złapany kurs. Kolejny pięknie złapany kurs to zwycięstwo Olimpii po kursie 2,15. No i ostatni typ na tym kuponie to kurs 2,02 na typ więcej bramek w drugiej połowie w meczu Ostende z Mouscron, belgijska pierwsza liga. Także nie wchodzi jedno zdarzenie, zakładam, że był to zakład bezpieczny. No i stówka trafiła do kieszeni Maćka. Niestety, bo zamiast stówki mogło być 2480 zł zdyszki. Także jak widzicie, ten kupon jest przykładem, że da się zrobić taśmę, można fajnie, fajną taśmę stworzyć, fajne kursy złapać i taką taśmę wygrać. No tutaj naprawdę niewiele zabrakło, ale zerknijcie na fanpage Obstawiamy, do którego link macie podany w opisie filmu na dole. Tam właśnie publikujemy takie podobne taśmy, które wchodzą, także naprawdę się da. No bardzo mi przykro, Macias, że tym razem się nie udało. Na pewno za którymś razem taką taśmę trafić i tak jak w przednim przypadku podeślesz nam i będzie na pewno na jakimś filmiku. Tymczasem no, lecimy do następnego kuponu. Kolejny kupon, a właściwie kolejne trzy kupony podsyła nam Przemek i pierwszym chyba chciał nam uświadomić, że w bukmacherce nie zawsze wszystko wychodzi, bo pierwszy kupon to gong o wartości 1000 zł. Grany był Anderek w meczu Ligi Mistrzów. Oczywiście eliminacji Ligi Mistrzów między Hibernians a Salzburgiem. Grany był Anderek, niestety tego Anderka nie było i 1000 zł poszło w zaświaty. Kolejny kuponik podesłany przez Przemka to już wariacki kurs 5.30 złapany w tenisie. Za 50 zł 233 zł wygrane, także da się takie kursy połapać. Za ten kuponik oczywiście ogromne gratulacje i ciut już tutaj cieplej na sercu się zrobiło po stracie tego tysiaczka. No a jeżeli spojrzymy na trzeci kupon, to jeszcze cieplej na serduchu się robi, bo trafiony kurs 6.20 za 100 zł. Ze 100 zł robimy 545 zł, a właściwie Przemek robi 545 zł, także nie wygląda to najgorzej. Fajna droga od 1000, plecy tutaj dwa kupony następne do przodu, także mimo wszystko gratulacje i przechodzimy dalej. Kolejny kuponik w tym odcinku podsyła Marcin. Podsyła on fajne, sympatyczne Ako. Warto zauważyć, że zagrane na live, czyli mamy tutaj 5 zdarzeń zagranych na żywo. Za 3,50 zrobiło się 101 zł i 79 groszy. Złapane bardzo fajne dwa rewisy w piłce nożnej po kursie 3,10 i 3,40. Do tego dorzucone 1,60, 1,40 i 1,40. I tym właśnie sposobem na żywo z 3,50 podejrzewam, że nie więcej niż w godzinkę zrobiło się 101 zł. Także bardzo fajny, sympatyczny kuponik. Na pewno warty pochwały. Także moje ogromne gratulacje. Lecimy dalej. Kolejny kupon to już solidna stawka. Kolejny kupon podesłany przez Wojtka to dwa zdarzenia. Dokładny wynik w tenisie w meczu Verdasco z Ramosem. 2-0 dla Verdasco po kursie 1,40. No i Bułgaria z Porto Rico. Siatkówka 1-3 dla Porto Rico. Dokładny wynik po kursie 2,05. Także była tutaj duża, duża wiara w te wyniki dokładne. Z 400 zł zrobiło się 1010 zł, więc 600 zł profitu to już jest naprawdę coś fajnego. Ostatnio
są popularne. Dokładne wyniki w piłce nożnej. Tutaj mamy dokładny wynik w tenisie i w siatkówce, także moje gratulacje, Wojtas. Buchmacherska piąteczka oczywiście dla Ciebie. Lecimy dalej. Kolejny kuponik to już dzieło Tomka. Kuponik, który tak naprawdę kończył jego run, który zaraz Wam pokażę. Tutaj postawił na zwycięstwo Wardera Skopje w meczu z Malmo po kursie 3,87. Ze 123 zł zrobił się o 478 i właśnie ten kupon kończył taki fajny trzykuponowy run, który właśnie widzicie. Z 25 zł zrobiło się 51,75, później za całość zrobiło się 123,68, no i za całość kupon kończący 478 zł. W 4 dni z 25 zł udało się zrobić prawie 5 stówek, więc bardzo fajny run. Oby więcej takich, ogromne gratulacje. No i przechodzimy do ostatniego kuponu w tym odcinku. No i ostatni kupon w tym odcinku, czyli jak dobrze wiecie, zwycięzca odcinka, to kupon nadesłany przez Przemka. Niesamowite kursy, niesamowity kupon złożony z 4 zdarzeń. Jak widzicie, pierwsze z nich to Roma, Juventus, kurs 12. Chodzi tutaj o to, że pierwszą połowę miał wygrać Juventus, w tym spotkaniu miał być remis i jak to widzicie, właśnie tak było. Pierwszą połowę Juventus wygrał 1-0, w tym spotkaniu było 1-1, Juventus tutaj wygrał po rzutach karnych. Kurs 12, trafione zdarzenie. Kolejne, drugie zdarzenie to Żużel, też bardzo ładny kurs, zwycięstwo Wrocławia z Gorzowem. Dalej, zwycięstwo Polski z Koreą Południową w siatkówce, znowu bardzo sympatyczny kurs. No i zdarzenie kończące kupon to zwycięstwo Jagiellonii po uprzednim remisie do przerwy w meczu z Pogonią. Oczywiście Jagiellonia na wyjeździe tutaj grała z Pogonią Szczecin. No i kurs na to zdarzenie również bardzo, bardzo duży, 5,75. Cały kuponik wchodzi, 4 zdarzenia z 5 zł, jak sami widzicie, 2497 zł, czyli ogromny, niesamowity profit. I jeżeli macie takie kupony, to śmiało wysyłajcie na fanpage, który jest w opisie na dole filmu, bo takie kupony trzeba pokazywać bukmacherskiemu światu, wszystkim, którzy bukmacherką się interesują, bo da się takie kupony robić, da się wygrywać takie fajne pieniądze z takiego małego wkładu, więc tak naprawdę każdy może spróbować, nie trzeba mieć ogromnego wkładu, żeby tutaj coś sobie na bukmacherce ugrać. Oczywiście taki kupon wejdzie raz na 50 czy na 100, ale w końcu wejdzie i satysfakcja jest niesamowita, także Przemek, ogromne gratulacje, tak jak już rozmawialiśmy chwilę. Niesamowity kuponik, przybijam Ci ogromną bukmacherską piąteczkę. No i tym kuponem właśnie zakończymy ten odcinek z zestawieniem kuponów podesłanych przez widzów. Ja w tym momencie oczywiście zapraszam wszystkich do grupy dyskusyjnej, otwartej grupy dyskusyjnej Typy Bukmacherskie. Obstawiamy ponad 4000 członków w grupie. Każdy może się wypowiadać na tematy sportowe, bukmacherskie. Można prowadzić dyskusję na temat typów. Zapraszam do subskrypcji kanału Obstawiamy. Dzięki temu kanał się rozwija. Projekt Obstawiamy idzie cały czas do przodu. No i oczywiście zerknijcie na fanpage Obstawiamy. Tam również dodajemy często fajne wygrane lub minimalnie przegrane kupony, ale na pewno kupony, które są warte uwagi, na które warto spojrzeć. Wszystkie linki macie w opisie filmu na dole. Tymczasem ja przybijam Wam ogromną bukmacherską piąteczkę. Jak zawsze życzę wysokich wygranych. Trzymajcie się. Na razie.